5 czerwiec 2023. Kościół Świętego Józefa, Hamburg-Wandsbek, Świętego Bonifacego, apostoła Niemiec. Kościół, który przejęto Kościół, o którym Franciszek mówił, o męczennika z Lübeck. 25 czerwca będzie rocznica ich beatyfikacji. Beatyfikacji nowego kościoła. Byli przeznaczeni planową likwidację dla nowej religii. Były to plany 527. Dziś, wczoraj, Niedziela Trójcy Świętej. Niezwykłe święto. Kościół Trójcy Świętej w Warszawie, Fundacja Sobieskich, Kościół Świętego Trójcy Świętej w Krakowie, powstały w 1223 roku, gdzie Matka Boska objawiła się 14 sierpnia 1223 roku świętemu Jackowi. Pochowana tam została mama i brat króla Polski Jana III Sobieskiego. Brat zginął pod Batorem 4 czerwca 1652 roku. 4 czerwca 1683 roku na Wawelu urodził się królowi Janowi synek Jan, Janek Sobieski. Królowa szwedzka Krystyna była jego matką chrzestną. Zachowały się listy. A córka jego, urodzona i koronowana w łonie matki, ślubowała w Monachium 17 lipca w 1704 roku fundację Kościoła Trójcy Świętej w Monachium dla uratowania Monachium. W tym kościele główny ołtarz poświęcony duszom w czystu cierpiącym. To jest jej fundacja. Fundacją jest kościół serwitek wiecznej adoracji, dziękczynienie za połączenie rodziny po 10 latach. Na wygnaniu była w Wenecji. Tam adoptowała syna króla Armenii 13 grudnia w 1707 roku, kiedy w Krakowie pod Wawelem w kościele świętego Kazimierza objawił się Jezus Miłosierny. Kopia z obraz z Kościoła Bożego Miłosierdzia. Jezus Miłosierny, Kościół Bożego Miłosierdzia, ulica Bożego Miłosierdzia, Smoleńsk 6, gdzie mieszkała 33 lata matka Maksymiliana Kolbe. Smoleńsk 15, gdzie urodziła się Żydówka Emilia Kaczorowska 26 marca 1884 roku.
Władcy Świata 26 marca w 1942 roku do Oświęcimia przywieźli transport kobiet z Ravensbrück. Matko Boże Królewska, Ty wiesz. ...999 Niemek z Ravensbrück z siostrą Trinidarką Angelą Auch. Angela Auch od Trójcy Świętej. ...25 marca 1942 roku transport do Auschwitz, gdzie przybyły 26 marca w 1942 roku. Zamordowany wtedy w Dachau został towarzysz naszego księdza Józefa Woźniaka, co się urodził w Hamburgu 7 lutego w 1913 roku. Przybyło 999 Żydówek, 999 Niemek, 999 Żydówek i Angela Auch, zamordowana przez amerykańskie bomby. I mamy Angela Auch, mamy Angelę Merkel, która podobno urodziła się w Hamburgu 17 lipca w 1954 roku. Już Ciebie nie było, Johannie Siekraski. Już patronowałeś nam z nieba. Od 10 listopada 1943 roku. Urodziłeś się w dniu koronacji Matki Boskiej Wery. 13 sierpnia 1911 roku, kiedy w Prokocinie poświęcono kaplicę polskiego nobla Erasma Jerzmańskiego, który osiedlił Amerykę i ufundował tam kościół świętego Stanisława. W Nowym Jorku, gdzie mamy zawsze 28, 29 maja cud słońca, jak Eucharystia. 28 maja w 1941 roku zamordowano w straszny sposób arcybiskupa Juliana Nowowińskiego. Urodził się w dniu objawienia się Matki Boskiej w Lourdes. Bierzmował 16 czerwca w 1913 roku. Stefana Wyszyńskiego miał wtedy 12 lat, a jego kuzyn miał 37, Andrzej Wyszyński. Już działał, już mordował, już skazywał Niemców, Polaków, Rosjan na karę śmierci. Znajdź człowieka, a paragraf się znajdzie. Johannie Siekraski, Ty wiesz. Ty przeżyłeś głód. Przemycono Eucharystię. I o Tobie mówił ten człowiek, co mówił, że to jest papież. Czy Ty znałeś księdza Józefa Woźniaka, co urodził się też w Hamburgu? Nie poznałeś go. Jesteście teraz w niebie. Wyjechał, jak miał 10 lat, do Polski, do Ostrowa Wielkopolskiego. A potem jego pierwsza placówka. Kapłanem został 3 czerwca. Ksiądz Józef Woźniak. W 1939 roku w Poznaniu.
Znał Matkę Boską Turecką. A te objawienia były w 1114 roku. Ksiądz Józef Woźniak, pierwsza placówka Owińska, skąd został wywieziony z kapłanami, z Feliksem Budzińskim, na likwidację do Dachau. W Dachau towarzysz tysięcy kapłanów, a potem był w Hamburgu. Nasz ksiądz Józef Woźniak w czterech szpitalach i w sześciu obozach. Było to ponad 1 000 000 Polaków, 60 kapłanów, w tym 9 z Dachau. A teraz Franciszek tańczy takie tańce jak tysiące Niemców nauczył walca Andrzej Wyszyński w Moskwie. Lipca w 1944 roku, w rocznicę ślubu 17 lipca 1704 roku w Monachium. To dlatego niby urodziła się Angela Merkel 17 lipca w 1954 roku w Hamburgu. Wszystko mają opracowane, ale to są ludzie. Panie Boże, dziękuję Ci za łaski. Wszyscy święci, święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święty Bonifacy, Ty wiesz, Ty jesteś apostołem Niemiec. Tak bardzo potrzeba tutaj prawdy. Bo Niemcy są katolickie, tu jest Matka Boska, jest patronką. Miliony były przed nami. A my chcemy żyć i umierać w świętej wierze katolickiej. Thank you.